Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej grze The Last of Us. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania, a my kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy zakończyli. Widzisz, to mogliśmy być my. O rany. Wielu ludziom się nie udało. No niestety. Powinienem był zawrócić tę cholerną ciężarówkę. Przeżyliśmy. Ledwo. Dobra, chodźmy stąd. Ale najpierw pozbierajmy wszystkie rzeczy, które są do wzięcia. No właśnie. To nam się z pewnością przyda. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zgarnąć. Tutaj coś widzę, jest w szafce. Czy możemy coś tu wytworzyć? Nie mamy nożyczek. Kurczę. Nożyczki by nam się bardzo przydały. W zasadzie do wszystkiego. Ha. Co tu zrobić? Tu zdrowie mamy na fulla. No nic innego tu nie wykombinujemy. Zobaczmy jeszcze. O, tutaj coś jest. Nie, tu nic nie ma. Tu mamy jakiś list. Co to w ogóle jest? Zobaczmy, jakiś spis. Aha. Spis pewnie tego, co ukradli. No dobrze. Co my tu dalej mamy? No tutaj dalej to wiele już chyba nie będziemy w stanie zdziałać więcej. No cóż, lecimy dalej zatem. Powiedziałeś. O czym? O zasadce. Walczyłem po obu stronach. O. Więc często zabijasz niewinnych ludzi? A, czyli często. To ty powiedziałaś. A? Dobre pytanie. O, szafka. O, pewnie te dupki tutaj śpią. Albo raczej spały. Okej. Woda max. O, ale tu mamy naboje. I nie tylko. Zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Możemy. Tylko teraz na co się zdecydować? Możemy tą bombę zrobić, albo tutaj się wyposażyć. Tylko niestety na jedną rzecz możemy. A. Nie bardzo wiem na co. I do. No nic, może to zróbmy. Nie wiem, czy nie będę żałował za chwilę, ale. No nie ma chyba innego wyjścia. Tu mamy wyjście, ale tu jeszcze możemy przejść. Zobaczmy, co tu jest. O! I stół, warsztat. Zaraz sobie coś zmodernizujemy, zmodyfikujemy, ale tu mamy jeszcze strzały. To na pewno się przyda. Tu więcej nic nie zrobimy, ale do warsztatu chętnie podejdziemy. Miejsce światło. Miejsce dobre jak każde inne. Dokładnie. Miejsce dobre jak każde inne. Wszystko tu mamy na razie, widzę, na full. Chociaż tego nie, jeszcze nie mamy na fulla. No dobrze. Spróbujmy tu magazynek powiększyć.
Pojemność magazynka, właśnie tego bym potrzebował. Kolejne powiększanie, 50 śrubek, niestety nie mamy 50. Szybkostrzelność 30, mamy 31, no dobra, to bierzemy to. No i tyle będzie, jeśli chodzi o modyfikacje. Nic więcej nie zrobimy. Dobra, tyle. O tak, dobra robota. No cóż, lećmy w takim razie dalej. Tu mamy wyjście. O, ognisko. O, ci chyba nie byli zarażeni. To nieważne, nie zatrzymujmy się. Tu nic nie mamy. Dobra, lecimy w górę. No dobrze, jest most. Tak się stąd wydostaniemy. Eli, zwolnij, zaczekaj nam. Co? Jestem tutaj. A może mi dasz pójść przodem i ściszysz nieco głos? Okej. Jak powiedziała. Okej. O, kwiatuszki, kwiatuszki. My lubimy kwiatuszki. Bo to nam daje punkty doświadczenia. Coś bzyczy, jak telefon komórkowy. O, Eli gwizdze. Jak długo mogą zapewnić nam bezpieczeństwo? Masz kolejny powód, żeby mi dogryzać. No. Ale bajer. Udało się nauczyć. To oni nam to zrobili. Jakiś stary rupieć. Zajrzyjmy do środeczka. O, komiks, komiks. To, co Eli lubi najbardziej. Eli się ucieszy. Owszem. No. Można było i tędy przejść. Tylko czy coś żeśmy nie zostawili tutaj? Nie. Oj. Sporo rzeczy. Widzicie? Tak właśnie dlatego trzeba tutaj się rozglądać. Zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć na to konto. No niestety nic nie możemy na to konto wytworzyć. A szkoda. No ale nic to. Co tu się stało? To twoi koledzy łowcy tak robią? Twoi kumple łowcy to zrobili? Słodko. Stawiam na wojskowych. Dlaczego zabili tych wszystkich ludzi? Nie wszystkich mogli wpuścić. I co, i tak po prostu ich zabili? A martwi się nie zarażają. Poświęcasz kilku, by uratować wielu. Ha. Pojebane to. No. Tak. Cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Co to było? Nie wiem. Eli, schyl się. Ukryj się. O? Ej, tutaj! Widziałem coś! Co to?
Czyżby nas dojrzeli? Poczekajmy chwilę. Może odpuszczą. W prawo! Teraz ty zajebie! Tak. No nie! Nie daruję ci tego! Te. Błoń, dupku! Spoko. No nie wychodzi. Dobra. Kurczę, duży rozrzut na ten ta spluwa. Musimy zażyć apteczki. Dobra. Chodź tu, sukizynu! No i po co mu to było? Czy tu jeszcze ktoś jest? Nie ma. Pusto. Jakieś zejście? Może jakaś amunicja? Czy niekoniecznie? Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Aha. No tak. Strasznie daleko ten most. Dotrzemy tam. Z pewnością. O, punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Tak wygląda większość stref. To miejsce jest opuszczone od dłuższego czasu. Dajcie nam nasze racje. A no właśnie. Trojchili zostało odbite przez najpodlejsze ścierwo, jakie kiedykolwiek nosiło broń. Trzeba jednak przyznać, że są przebiegli. Zdołali ukraść jeden z naszych moździerzy. Nie mieliśmy szans. Po tym, jak wcześniej zdobyli Strip District, kontrolują teraz całą rzekę. Zakończyliśmy ciężki odwrót. Przeżyła ledwo połowa oddziału. Modlę się do Boga, żeby Jeremy i Pam przeżyli. Zostali po drugiej stronie rzeki. No tak. Więc nic nie ma. Po tej stronie coś może? Nie. Tu też nic nie ma. Tędy przejdziemy, otworzymy to, damy radę. Oj, niestety nie. Szkoda. Tu też nic nie ma. Nie chcecie nas karmić, dajcie nam nasze racje.
No tak. Skorumpowane dranie. Zginiecie, zanim my zdechniemy z głodu. No i tu mamy takie drzwi, którymi można przejść tylko w jedną stronę. No cóż, przejdźmy zatem. Zardzewiały. Ja też. Postaraj się być cicho, okej? Całą noc uganiamy się za jakimś turystą. Ej, brałeś w tym udział? Słyszałem. Tak, jedna laska nie chciała się poddać. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał tyle energii. Załatwienie innych trwało parę minut, ale ją tropiliśmy, kurwa, 5 godzin. Jezu, czasami trzeba się narobić, żeby coś zarobić. Chyba tak. Już mieliśmy sobie odpuścić. Wtedy ona zaczęła do nas strzelać. A mogła uciec, głupia pipa. Kazałem dwóm chłopakom ją zająć. Wziąłem karabin, wycelowałem jej w czerep i jeb! Załatwiona. Cholera, może trzeba było wziąć ją żywcem, zrobić z niej jedną z nas. Nie, nie dałoby rady. Zabiłoby nas wszystkich we śnie. Czy to tyle? Chyba tyle. Musimy jakoś go zajść od tyłu. Przynajmniej tak bym chciał. No nie! Chciałem to zrobić po cichu. Naprawdę? Ojejku. Ono w mordę. Po cichu się niestety nie udało. Aj. Co mi to? Nie! Tamto było lepsze. Oddawaj tamto. Uwaga! O nie! Szybko! Tu są. Chciałem po cichutku to rozegrać, ale nie wyszło. No dobra, skoro już tu jesteśmy, to nikogo nie ma tak naprawdę, to obejdźmy sobie te rejony i zbierzmy to, co się da. Tu woda max. Może coś wytworzymy? No coś wytworzymy, ale niewiele tu tego. O jejku, jejku. Coś chyba jeszcze było? Albo i nie. Niestety nie. Tu są. Może podejdźmy tędy. Oni po cichutku już są. Dobra. Dobra, zajdźmy go od tyłu. O Jezu. Okej,
Maksimum? Dziwne trochę. No nie wiem. Tak, na pewno. Tu są schody, może byśmy z góry ich... O rany. O. Mam go! Musimy się podleczyć. Zapłacisz za to! Dobra. Nie zgubcie go! Cholera! Słyszeliście to? Na... Dobra, bijemy. Ojej, tu! No nie! Aj! Okej, po cichutku, po malutku. Nic tu nie znalazłem! Tu też! Gaśnica wisi w powietrzu. Nie, przyczepiona do ściany. Nic tu nie znalazłem! Ja też! Co to było? Nic. Gdzie? Pusto. Popadam w paranoję. Zapewne. Tu nic nie ma! No to dobrze.
Może jakąś amunicję zgarniemy? No nie! Dobra. Leci tu jeden. Tu drugi. Tutaj jest jeden, dobra. Oj! Dwóch było na szczęście, dobra. Spróbujemy coś bezszelestnie teraz. O, dobra. Udało się. No i niestety apteczka. Że są. Dobra. To na górze czysto niby. Dobra, chodźmy na górę. Widzisz go? Tutaj go nie ma! Karabin! Dobra, z tej strony go zejdziemy. Widzisz go? Tutaj go nie ma! Po cichutku, po malutku, może się uda. Tu jest jeszcze dwóch. Kurwa, tutaj czysto u ciebie? Tu tak samo. Ale wrócimy się do tego. On tu miał właśnie ten karabin. A, maksimum mamy już, no dobra. Tu jest tych dwóch, oj. Oj. Prawie bym nie zobaczył. Hej, tu nic nie ma! Tak samo!
Ten się tu przesuwa, a ten się zatrzymał. Dobra. W takim razie spróbujemy tego... Idzie, idzie, ten idzie. Kurwa, kurwa, kurwa! Dobra, ten idzie. Zabił go! Zabił go! Kogo? Kogo? Cholera! Znalazłem kolejne zwłoki! Co tu jesteś? Czy to jest tyle? Cholera, mało brakowało. Na skraj świata i z powrotem. Wytrzymać i przetrwać. Te. Przepraszam? Dzikie światło gwiazd. Pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Tak. Okej. Ile tu książek? Szkoda, że nie mam więcej miejsca w plecaku. Lubisz czytać. A jeśli akurat nie uciekam przed łowcami zarażonymi? A, czytam cały czas. No i żeśmy się wypstrykali z amunicji. Może dorobimy jedno? No dobrze. Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Tak. Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. No to już mówiłaś. Eli. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Raczej. Jak wam ten robi Jan? Obiera pączki. O rany, aż zgłodniałam. No to mamy mapę chociaż? A tam zakręcone kurki. Załapałaś? Oczywiście, że nie. Czemu tak wolać ma depresję? Bo nie ma oparcia. Dobra, tego nie znałem. To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. Nie, nie będziemy zamieniali. Czy uda się jeszcze coś wytworzyć? No niestety chciałbym, ale nie mamy ostrzy nożyczek. Jeden nóż nam tylko został, to trochę mało. No, może się uda coś jeszcze tu zgarnąć gdzieś. Mam taką nadzieję. Trzeba to dobrze obszukać, to miejsce.
Tam widziałem jakieś zejście, więc może z tego zejścia skorzystajmy. Zobaczmy, gdzie ono prowadzi w ogóle. Na dół. No może chodźmy tu, zobaczmy, co tu się znajduje. Butelka. O! Nieśmiertelnik. Kazden. Risk 153 numer. Wskazówka. Co to było za miejsce? Przejdź przez tyły księgarni, następnie skorzystaj. To tak zwany punkt segregacyjny. Z wyjściowy koło decydowali tutaj o tym, kto może wejść do strefy. Zdarzało się, że rozdzielali rodziny. Co się działo później? Lepiej nie pytaj. A jak myślisz? Teraz tutaj coś nie było. Deska wbita w książkę. Ciekawa koncepcja. O, pięknie. Taśma i naboje. A to co? Pułkownik Mackenzie. Panie pułkowniku, mam 14 miesięcy, a tamą rewolucję zmieniła się oraz straciliśmy zbyt wielu ludzi, a niedługo zwyczajnie stracimy całą strefę, jeśli zostaniemy dłużej, zlinczują nas, czekam na rozkazy. Nic dla nas istotnego. Cały czas będą te podpowiedzi, niestety tu chyba wyskakiwać. O, weźmy sobie tą strzałę. Ale ja tutaj chcę pozbierać maksymalnie co się da, z uwagi na to, że no nie mamy zbyt wiele zasobów. Wskazówka kolejna, no dobrze. Kasy. Chyba nic nie znajdziemy. Byliśmy. Byliśmy. No dobra, to chyba już wszystko, żeśmy tutaj zwiedzili, więc spróbujmy się faktycznie ewakuować, tak jak gra nam sugeruje. Tędy. Chyba. To
coś znajdziemy, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Rany. Trzeba być szurniętym, żeby powiesić żołnierzy. Człowiek przyparty do muru jest zdolny do wszystkiego. A ci ludzie, którzy się zbuntowali, to z nimi teraz walczymy? Tak, obstawiam. Sprawdźmy, dokąd prowadzą. Dobra. Gdzieś na górę. Uważaj przy zeskoku. O, punkty doświadczenia, pasteleczki nasze. Dobrze. Tutaj jakieś wejście, ale niedostępne. Schowaj się, szybko, szybko. Jest ich więcej. Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Dobra, nie zatrzymujmy się. Ale kontynuację to już w następnym odcinku. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.